Witam. Przedstawiam rower Wacek. Jakiś czas temu wpadł mi w ręce taki oto wynalazek do jazdy po mieście. Rower służył do szybkiego przemieszczania się po okolicy i dojazdów do pracy. Jest to dość sztywna konstrukcja dzięki aluminiowemu widelcowi i ramie, która kształtem rurek nawiązuje do ram Aero. Posiada cienkie szosowe opony o szerokości 23 c, które sprawiają, że utrzymanie średniej prędkości około 30 km na godzinę nie jest żadnym problemem. Rower posiada przekładniową piastę Shimano Nexus i hamulce V-Brake. Właściciel twierdzi, że dzięki tym częściom rower jest praktycznie bezobsługowy oraz że od paru lat nie wymagał żadnego serwisu, nie licząc smarowania łańcucha i wymiany tylnej opony. Wacek wcześniej miał na pewno założoną płaską kierownicę i pozycja na nim była bardziej pochylona, ale ktoś postanowił to zmienić i zamontował kierownicę Uno o wzniosie aż 10 cm, dzięki czemu rower stał się przystosowany do bardziej rekreacyjnej jazdy. Moim zdaniem jest to bardzo fajny sprzęt na miasto, ale tylko jeśli jeździcie po ulicy albo ścieżki rowerowe w waszych rejonach są naprawdę równe, gdyż takie opony nie zapewniają dużego komfortu. Jeśli lubicie czasem zjechać z asfaltowych dróg, są też podobne rowery z oponami o dużo wyższym profilu, które pozwolą już swobodnie wjechać na leśne ścieżki. Gładki bieżnik i brak amortyzatora sprawiają, że takie rowery są lekkie i nie wymagają dużo atencji. Dodatkowo są tańsze i można nim jeździć szybciej niż na przeciętnym rowerze górskim. Więc jeśli szukasz roweru, nie jesteś fanem baranka i graveli, a większość czasu spędzasz w mieście i oczekujesz solidności i tego, że zawsze dojedziesz z punktu A do B, to celuj w podobne konstrukcje hybrydowe i fitness. Dzięki za obejrzenie. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!